będę mówił o także sektorze energetycznym w Polsce, gdzie jesteśmy, wyjaśnię, dlaczego używam określenia pułapka polityczna, a potem kilkanaście slajdów, żeby pokazać, no, jak to powinno wyglądać, w jakim kierunku powinniśmy iść i jakie z tego moglibyśmy mieć korzyści, co oczywiście nie jest łatwe. Zacznijmy więc od globalnych trendów. Pierwszą rzeczą, którą chcę Państwu pokazać, no to jest właśnie związana ze zmianami klimatu. Na tym wykresie widać wyraźnie różne scenariusze. Scenariusze przygotowane przez międzyrządowy panel do spraw zmian klimatu, najpoważniejsze ciało naukowe zajmujące się tą problematyką, powołane przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Mamy możliwość widzenia zarówno scenariuszy, kiedy się mało co zmieni, będziemy szli w tym samym kierunku, a wtedy wzrost temperatury może nastąpić o 4 do 5 stopni Celsjusza. Jeżeli będziemy podążać zbliżoną ścieżką do dzisiejszej, to będzie to 3-4 stopnie. Natomiast te porozumienia, o których za chwilę powiem, czyli zobowiązania, które zostały podjęte w Paryżu na szczycie klimatycznym, każde państwo zadeklarowało swoje kontrybucje i jeżeli byśmy poszli w tym kierunku, no to widać na tym termometrze, to byłoby 2,7 do 3,7. Ale żeby ustabilizować tą zmianę klimatu, bo jej nie zatrzymamy, taka, żeby społeczeństwo, gospodarka, jak i przyroda się dostosowały, to musimy zgodnie z celami z Paryża zejść do poziomu 2 stopni Celsjusza, a najlepiej do poziomu 1,5 stopnia Celsjusza. Drugim wyzwaniem, drugim takim czymś globalnym trendem, który jest przed nami, który się dzieje, to jest sprawa dokonującego się bardzo istotnej zmiany sposobu podejścia do energetyki, do wytwarzania energii elektrycznej. Według Bloomberga, a więc takiego biznesowego spojrzenia, w roku 2050 energetyka wiatrowa i słoneczna w Europie to aż 80%, czyli przez te 30 lat następował będzie znaczący wzrost udziału tejże formy wytwarzania energii. Ale to nie tylko ma mieć miejsce w Europie, w Stanach ponad 1/3, w Indiach powyżej 50%, w Chinach też prawie 50%, Australia ponad 3/4. Natomiast dla całego świata to jest 62% odnawialne, oczywiście główne to jest słoneczna i wiatrowa, paliwa kopalne to około 30%, energetyka jądrowa 7%. Skąd to się bierze? Skąd to widzenie tej energetyki odnawialnej aż w takiej skali? No przede wszystkim, choć nie tylko o tym będę jeszcze mówił, jest to związane z tym, że koszty tej inwestycyjne, nie mówiąc o kosztach operacyjnych, które są bardzo niskie, gwałtownie spadają. Jak widzicie Państwo, tu po prawej stronie na wykresie, słoneczna spadek przez 20 lat ma być 85%, wiatrowa 50% i coś, co jest bardzo kluczowe dla tego wszystkiego, czyli magazynowanie energii, bo bez niego te źródła fluktuujące, czyli energetyka słoneczna i wiatrowa, no byłyby w sytuacji, w której nie byłyby w stanie zaspokoić wszystkich naszych potrzeb, bo nie zawsze wieje, nie zawsze świeci. Ale jak to magazynowanie będzie tanie i będziemy umiejętnie z tego korzystać, to one w połączeniu odnawialna z magazynowaniem dają nam ogromną szansę na uzyskanie w tej Europie 80% w takim spojrzeniu biznesowym, a być może nawet i więcej. I innym trendem, który się wiąże z tymi globalnymi rzeczami, to jest odchodzenie od energetyki węglowej, bardzo znaczące. Na tych trzech wykresach widać to wyraźnie. Lewy górny wykres, no, pokazuje nam, ile uruchomiono jednostek od roku 2000 do 2019, a ile jednostek wycofano, i ten czarna linia pokazuje, jak następuje proces wyłączania
energetyki węglowej w krajach OECD. Podobnie to wygląda w Unii Europejskiej, co widać na tym prawym wykresie, gdzie główne moce, które przerastają, to są moce wiatrowe i słoneczne, a te, które wypadają, to oczywiście jest węgiel i pozostałe atom oraz paliwa kopalne, jak ropa naftowa. Dolny wykres pokazuje nam, w jaki sposób to się w tym procesie zmienia, które są w konstrukcji, które dopiero zaczynają, a które przygotowanie jest zawieszone. Widać wyraźnie, że ten proces zachodzi coraz mocniej, coraz gwałtowniej. Coś, co mnie jest bardzo bliskie sercu, bo uważam, że od tego w ogóle powinniśmy zacząć. Każde myślenie o energetyce powinniśmy zacząć od tak zwanych megawatów, czyli ile możemy zaoszczędzić energii, żeby nie budować nowych mocy i nie wykorzystywać nowych zasobów energetycznych, a wykorzystywać te, które już pozyskaliśmy i można je bardziej korzystnie spożytkować w naszej gospodarce. Ta analiza pokazuje, że jeżeli byśmy poszli w takie nowe trendy, efektywnościowe trendy, to nawet moglibyśmy w Unii Europejskiej do 2050 roku zaoszczędzić 67% energii, natomiast skutkowało to aż 86% redukcją emisji. Czyli można by powiedzieć, że działanie w kierunku efektywności bardzo nas zbliża do tego, co nazywamy neutralnością klimatyczną, o której jeszcze chwilę później powiem. I bardzo ważna rzecz, która całkowicie zmienia nasze myślenie o energetyce, to są nowe technologie, które powodują, że przepływ informacji jest możliwy między poszczególnymi małymi jednostkami, prosumentami, że to jest, daje to blockchain, że mamy internet rzeczy, czyli możemy podłączać się według określonego algorytmu, ale także mamy oczywiście sztuczną inteligencję, która pozwala nam przewidywać pogodę, bilansować lokalnie popyt z podażą. To jest całe, możemy zarządzać w znacznie inny sposób niż do tej pory to robimy. To, co dzieje się w Unii Europejskiej, no to zostało to pod koniec zeszłego roku zaprezentowane, czyli Zielony Ład w tejże Unii Europejskiej. Tu mamy wypisane wszystkie ważne elementy, które będą powoli dołączane. To, co interesuje nas dzisiaj, to jest przede wszystkim czysta energia i zrównoważona mobilność. One mają być czymś napędowym, a właściwie trzeba sobie powiedzieć, że neutralność klimatyczna ma być czymś kluczowym i ważnym. I nawet to, że mamy teraz pandemię i ona spowalnia rozwój gospodarczy i stwarza wiele nowych problemów, wiele jest głosów, które właśnie mówią, że pójście w tym kierunku, w kierunku klimatycznym, mówiąc bardzo uproszczenie, daje nam znaczące szanse na rozwiązanie wiele problemów. Filary tej polityki, która Unia ogłasza, to jest całkowita dekarbonizacja, to jest czysta i bezpieczna mobilność, to jest przemysł bazujący na filozofii gospodarki obiegu zamkniętym, maksymalizacja efektywności energetycznej, wzajemne powiązania, które pozwalają nam łatwiej bilansować zapotrzebowania na energię, to jest biogospodarka i pochłanianie dwutlenku węgla. I to jest to, z czym ja mam osobiście duży problem, bo uważam, że jest to bardzo dyskusyjne. To jest wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla w głębokich warstwach geologicznych. Czyli sumując, w tej Unii Europejskiej mamy albo politykę, która nie będzie powodować istotnych zmian i ta projekcja prowadzi nas do znaczącej emisji nadal, są z nowymi elementami polityki, no ale to, co naprawdę musimy uzyskać, czyli ścieżkę do neutralności, która może wahać się od 80% redukcji gazów cieplarnianych do 95%, to jest to,
co leży dzisiaj na stole i co daje nam szansę, jeżeli będziemy wykorzystywać mądrze środki finansowe płynące z nowej perspektywy finansowej. Na czym neutralność klimatyczna polega? Na tym, że ilość emisji gazów cieplarnianych, które będziemy emitować w roku 2050, a powinniśmy ich bardzo mało emitować, będą kompensowane przez pochłanianie. Głównie jest to pochłanianie przez lasy, ale i także jest to możliwe pochłanianie przez tereny rolne. Czyli innymi słowy, ilość, stężenie i ilość dwutlenku węgla, a innych gazów cieplarnianych w atmosferze ma nie ulegać zmianie, ma być stabilna i to jest jak gdyby ta podstawowa filozofia neutralności klimatycznej. Ale gdzie my jesteśmy? Gdzie jest Polska i jak wyglądamy? Zaraz wrócę do tej pułapki jeszcze politycznej. Na razie bardzo syntetycznie, a za chwilę pokażę kilka slajdów właśnie rozwijających pewne zagadnienia. Mamy bardzo poważną sytuację z węglem, zwłaszcza z węglem kamiennym, ale brunatnym też, gdyż cały ten proces, który się dzieje od, no sądzę, co najmniej 15 lat, prowadzi nas do sytuacji, w której płacimy bardzo wysokie koszty za to, że utrzymujemy się przy węglu jako podstawie naszej energetyki. Nasz węgiel jest niekonkurencyjny, węgiel brunatny jest bardzo emisyjny i bardzo degradujący środowisko, niszczący całe tereny. Gaz łupkowy, który miał być taką szansą, okazuje się, że też nie spełnia określonych wymogów. To, co dzisiaj mamy na stole, co możemy dysponować z punktu widzenia czasu, kiedy musimy rozwiązywać problemy, jak i z punktu widzenia kosztów, to są źródła odnawialne oraz efektywność energetyczna wspomagane przez wspólny rynek europejski, ale te nowe możliwości informatyczne dają nam szansę na to, ażeby wiele potrzeb energetycznych zaspokajać lokalnie, a nie jest tu niezbędne przesyłanie na dalekie odległości. Teraz kilka slajdów właśnie na temat tego, jak wygląda sytuacja. Na górnym slajdzie macie Państwo elektrownię na węglu kamiennym, które jak widać zaczynają w sensie technicznym, czyli zdolności do tego, żeby w sposób w miarę opłacalny wytwarzać energię elektryczną, zaczynają od roku 2020 spadać, zarówno te, które powstały przed rokiem 2010, jak i te utrzymujące się do roku 2050, co jest możliwe, co nie znaczy, że tak powinno być, ale to jest możliwe, ale ich rola, jak widać, spada. No i jeżeli byśmy dodali Ostrołękę C, której nie dodamy, w sensie węglowym, nie wiadomo w ogóle, czy będzie się opierać o wykorzystanie gazu. Na razie sprawa jest zawieszona i nie wiadomo, co dalej z tym robić. Znak zapytania jest bardzo duży. Czyli to jest jakby ta nasza część węgla kamiennego, ale jeszcze chwilę potem o nim powiem. No i mamy sytuację z węglem brunatnym. Tu widać wyraźnie zasoby, że po kolei od Bełchatowa, to są poszczególne złoża, Adamów, Drzewce, Koźmin, Pątnów, Domosławice, to jest wszystko w zagłębiu w rejonie Adamowa i Konina, wszystko wypada. To już się kończy. Jedynie co zostaje to Szczerców oraz Turoszów, ale one i tak będą z czasem się wyczerpywać. Mówienie o tym, że będziemy otworzymy Złoczew, czyli dla elektrowni Bełchatów nową odkrywkę, chyba największą na świecie, gdzie węgiel będzie transportowany na odległość 50-60 km, gdzie będą znaczące straty w rolnictwie, które jak eksperci obliczyli, będą znacznie większe niż korzyści z węgla brunatnego. Czyli też mamy sytuację, że ten węgiel brunatny nie jest naszą przyszłością. To, że ta sytuacja jest coraz trudniejsza, no pokazuje nam, że musimy importować węgiel kamienny,
w zeszłym roku mniej, ale w roku 2018 prawie 20 milionów ton żeśmy zaimportowali, z tego głównie z Rosji. A mówimy, że ten nasz węgiel jest czymś, co daje nam w sensie takim ogólnym, generalnym bezpieczeństwo energetyczne w coraz mniejszym stopniu, a do tego nas bardzo mocno kosztuje. Ten slajd, który Państwo widzą, pokazuje, ile z naszych podatków, z naszych kieszeni zostało wyciągniętych przez 26 lat, a żeby 27 lat, a żeby utrzymać to wydobycie węgla i wykorzystanie tego węgla przez elektroenergetykę. To jest, proszę Państwa, 230 miliardów złotych. Jeżeli dodamy to, co teraz się dzieje, czyli w ostatnich latach, to jest wartość rzędu ćwierć biliona złotych. Przypominam, że całe PKB Polski to jest około 2 biliona złotych, a więc przez te lata tyle dopłacaliśmy. I ciągle tkwimy w filozofii ratujmy górnictwo, czyli wrzucajmy tam pieniądze, które nie przynoszą nam naprawdę istotnych korzyści. Gdybyśmy te pieniądze inaczej wykorzystali dla efektywności energetycznej, dla tworzenia miejsc pracy dla tych górników, którzy muszą odejść, dla energetyki odnawialnej, to sytuację byśmy mieli dzisiaj kompletnie inną, a tak ciągle brniemy, ciągle mówimy ratujemy, a nie mówimy rozwiążmy tą sytuację. Jeżeli utrzymamy to dalej, to należy liczyć się z następnymi 150 miliardami złotych. Jeżeli porównamy teraz do tego jeszcze coś, co jest bardzo ważne, jeszcze będę chwilę mówił o tym, to są koszty zewnętrzne, czyli ile traci rolnictwo, węgiel brunatny, ile tracimy zdrowia, bo to jest spalanie węgla, zarówno w niskiej emisji, jak i wysokiej, to okazuje się, że od 800 do ponad 2,5 biliona, od 800 miliardów do ponad 2,5 biliona złotych przez te lata były koszty zewnętrzne. Wypada to, proszę Państwa, na 1900 zł na mieszkańca co roku, a do tego wsparcie jeszcze 220 zł, a na energetykę odnawialną, przy czym to dopiero od 2005 roku, jest to tylko 73 zł. Tak więc naprawdę mówienie, że energetyka odnawialna jest droga, jest nieprawdą i zaraz o tym też chwilę powiem. Koszty produkcji. Koszty produkcji wyraźnie widać na tym lewym slajdzie, że już w roku 2030, a już nawet teraz w roku 2020, koszty produkcji energii elektrycznej w Polsce z tego jasnego pomarańczowego koloru, to jest energetyka słoneczna, i ten zielony to jest energetyka wiatrowa, są koszty produkcji są niższe niż z węgla kamiennego czy z gazu. I po prawej stronie widać wyraźnie kraje, w których nowe elektrownie bazujące na energetyce odnawialnej są tańsze niż w energetyce węglowej, przepraszam. Do tych krajów także zalicza się Polska. Jest ich coraz więcej, coraz więcej i coraz więcej. No ale oprócz tego, że bazujemy na tym węglu, mamy swoje zobowiązania związane z byciem państwem odpowiedzialnym, globalnie odpowiedzialnym, a także wypełniającym to, co wspólnie zgodziliśmy się w Unii Europejskiej. Chociaż trzeba przyznać, że ostatnio Polska nie uznała, że neutralność klimatyczna jest do roku 2050, jest celem, który jest zdolny do zaakceptowania i na razie jej uczestnictwo jakby we wspólnym zaakceptowaniu tego zostało Polski zawieszone. Jeżeli odbędzie się spotkanie w czerwcu, to wtedy można będzie ewentualnie myśleć o tym, żeby Polska jednak rozważyła bycie tym krajem odpowiedzialnym. Jeżeli popatrzymy teraz na ten wykres, no to widać wyraźnie, że po załamaniu, po poprzednim systemie,
powoli odbudowaliśmy emisję i ona jest teraz na poziomie około 400 milionów ton CO2 ekwiwalentnego. Tu mamy tylko CO2 pokazane. I jeżeli pójdziemy drogą, która jest zapisana w Krajowym Planie Energii i Klimatu, który jako kraj przedstawiliśmy Komisji Europejskiej, to my wylądujemy w roku 2050 z redukcją 45%, kiedy, jak przypominam, mowa była, że cała Unia musi być między 80 a 95%. Czyli innymi słowy, absolutnie nie wpisujemy się w tą politykę unijną, ani nie wpisujemy się w to, co zostało zapisane w 2015 roku w porozumieniu paryskim. Jeżeli byśmy poszli inną drogą, którą proponowana jest w opracowaniu Visa Europa, tam mowa jest o dwóch jakby scenariuszach transformacji, stopniowym i głębokim, to i tak i stopniowym i głębokim uzyskujemy no, bardzo znaczącą redukcję rzędu 80-90%, ale jeżeli teraz popatrzymy na te brązowe czy ciemno-pomarańczowe słupki, które są poniżej linii, to jest zdolność do pochłaniania, czyli wracam do tej filozofii neutralności klimatycznej. Jeżeli dzisiaj mamy ich około 30 milionów ton CO2 zdolność pochłaniania, to ona w najbliższych latach będzie maleć. Będzie maleć także w wyniku zmian klimatu, która będzie oddziaływać na nasze drzewostany. Szacuje się, że spadnie to do 8-9 milionów ton, czyli innymi słowy nasza emisja w roku 2050 nie powinna być wyższa niż 8 czy 9 milionów ton przy dzisiejszej 400. To pokazuje nam, jakie kolosalne wyzwanie jest w ciągu tych 30 lat przed nami. Do tego wyzwania, o którym mówiłem, związanego ze zmianą klimatu, dochodzi następne bardzo ważne wyzwanie, którym od kilku lat próbujemy się zmierzyć dzięki aktywności alarmu smogowego i alarmów smogowych w całym kraju. To jest sprawa zdrowia wynikającego z emisji, niskiej emisji z budynków jednorodzinnych, nie tylko jednorodzinnych, no ale tych budynków słabo ocieplonych jest ponad 3,5 miliona, z tego 70% ogrzewane jest węglem, a 3 miliony pieców to są stare piece zasypowe. Mamy wielokrotne przekroczenia. Są różne szacunki, po 44-45, ja tu operuję, że to 45 zgonów, właśnie przedwczesnych zgonów w Polsce. No i do tego dochodzą oczywiście samochody, bo to nie tylko jest sprawa związana z emisją spalenisk, ale szczególnie w dużych miastach jest to sprawa związana z liczbą samochodów. Liczba samochodów nam dwukrotnie wzrosła od 90 roku, a średni rok rośnie. Nie mamy coraz nowszej floty, dlatego że sprowadzamy stare samochody z Unii Europejskiej. Mamy wiele lat od czasu wejścia do Unii, w której po milion pojazdów żeśmy sprowadzali rocznie i ta średnia wynosi 15. Ale oprócz tego, co jest związanego z niską emisją, na tym, co jest poniżej, to w wyniku wysokiej emisji, czyli w wyniku emisji z elektrowni węglowych, szacuje się, że w Polsce umiera przedwcześnie blisko 6 tysięcy ludzi. Jeżeli dodamy to, co jest związane ze smogiem, to jest związane z wysoką emisją, to corocznie, przedwcześnie w naszym kraju umiera cała ludność Ostrołęki. Czyli 53 tysiące ludzi co roku umiera przedwcześnie, właśnie bo mamy taką energetykę węglową, czy też bazujemy na paliwach kopalnych w transporcie. Następną rzeczą, którą chciałbym pokazać, jest związana z energetyką jądrową, bo mowa jest o tym, żebyśmy zastąpili energetykę węglową energetyką jądrową. To, proszę Państwa, jest, tak jak sobie napisałem, gonienie króliczka, ale nie złapanie go. To jest miraż.
Dlaczego jest miraż? 10 lat już Polska, od 10 lat Polska przymierza się, chociaż wcześniej też były próby, do budowy elektrowni jądrowej. Przygotowano program rozwoju energetyki jądrowej w naszym kraju kilka ładnych lat temu i do tej pory nic praktycznie nie wiemy. Nie wiemy, jaki będzie mechanizm finansowania, nie wiadomo, kto będzie inwestorem, gdzie to wybudujemy, jaka technologia będzie zainstalowana. Jest to bardzo drogie, jest to rzędu 20-30 miliardów za jedną, czy do 1,5 gigawata. Problem polega tego, że jest drogie, że nikt nie pożyczy nam kapitału na 60 lat, a pożyczą nam na 15-20 i przez te 15-20 trzeba będzie ten kapitał spłacić. Dlatego te 15-20 lat ta będą bardzo wysokie koszty energetyki jądrowej. Nierozwiązany mamy problem likwidacji i składowania odpadów radioaktywnych. Jeżeli Państwo popatrzą na prawy dolny wykres, widać tu podstawowe państwa, które dysponują energetyką jądrową i jeżeli porównamy koszty związane z likwidacją i składowaniem odpadów, przepraszam, to poza Niemcami nie mamy żadnego kraju, który jest do tego przygotowany, czyli ma zgromadzone środki. Wiele projektów jest zawieszanych, wiele projektów jest nierealizowanych. Wydaje się, że jeżeli byśmy przystąpili do tego, to 15-20 lat minimum, żebyśmy mogli uruchomić taką pierwszą elektrownię, to są lata 40. Czyli innymi słowy, nie zdążylibyśmy na czas do tego, ażeby spełnić wymóg neutralności klimatycznej. Co więcej, trzeba by sobie powiedzieć, że utrzymanie energetyki jądrowej, a właściwie wierzenie, że ona powstanie, będzie wydłużać czas pracy energetyki na paliwach kopalnych, czyli emisje będą dłużej i będą w sumie większe niż jakbyśmy sobie wyobrażali, że włączymy energetykę jądrową. Żeby jeszcze przypomnieć, bo tego nie powiedziałem na początku, po lewej stronie mamy tak zwane koszty średnie, czyli łączone koszty inwestycyjne, eksploatacyjne w całym okresie działania i widać wyraźnie, że w ciągu tych 10 lat one w istotny sposób spadają w energetyce słonecznej i wiatrowej, także w gazowej, natomiast bardzo rosną w energetyce jądrowej. Kończąc ten wątek energetyki jądrowej, bo on jest dyskutowany i ciągle rząd mówi, że będzie budował. Gdyby rząd miał to zrobić, co powiedział, to byśmy już dzisiaj otwierali pierwszy blok energetyczny. Ważne jest to, że duża część z tego całego kosztów inwestycyjnych nie zostanie w Polsce, bo będziemy kupować podstawowe urządzenia za granicą. Odwrotnie niż to jest na przykład w oszczędzaniu energii, gdzie to moglibyśmy wiele właśnie wesprzeć naszą gospodarkę. Nie mamy doświadczenia do tego. W związku z tym należy się liczyć, że te elektrownie by nie powstały i nie powstaną. W związku z tym będziemy ciągle na nią czekać, ciągle marzyć o tym, ale szansa na to jest żadna, a to, co jest pokazane w Krajowym Planie Energii i Klimatu, że to jest kilkanaście procent i to gdzieś dopiero w dalekiej części, w drugiej połowie przyszłego tego wieku, no to absolutnie nie mieści się w czym, co jest dzisiaj dla nas kluczowe, czyli ograniczenie zmiany klimatu. Podobnie dzieje się na świecie. Jeżeli popatrzycie Państwo, to inwestycje w energetykę słoneczną, wiatrową i inne OZE, to są te słupki niebieski, żółty i zielony, a czerwona linia to jest ta energetyka jądrowa, w którą nie za dużo krajów, za wyjątkiem Chin, które w to inwestują, to nie inwestują, a się wycofują.
Czyli sumując tą część, w jakiej jest teraz Polska, to trzeba sobie powiedzieć, że jesteśmy w tej pułapce politycznej. Na czym ona polega? Ona polega na tym, że od częściowej reformy górnictwa węgla kamiennego na przełomie XX i XXI wieku, kiedy znaczącą część kopalni zamknięto, ograniczono wydobycie, praktycznie poszczególne rządy kupują czas, bo chcą, aby górnicy, ich rodziny, firmy, które są wokół zgromadzone, wielka energetyka, rodziny osób tam pracujących, jak i te firmy, które są wokół zgromadzone, to jest ogromna rzesza wyborców. W związku z tym za wspólne nasze wszystkie pieniądze kupuje się od nich głosy i stanowi to pułapkę polityczną, z której poszczególne rządy nie mogą wyjść. Ciągle mówię o ratowaniu górnictwa, a nie mówię o tym, my musimy się przygotować, że w ciągu 15-20 lat odejdziemy od tego, takie są tego kroki, tak byśmy to rozwiązali, takie mamy zabezpieczenia, no ale jak do tej pory nie ma takich głosów, a do tego silne związki zawodowe górnicze, które liderzy nie są zainteresowani zmianą, bo ta zmiana spowodowałaby, że oni utracą swoją pozycję, gdyż duża część górników może znaleźć pracę w wielu innych dziedzinach. Oczywiście tu jest potrzebna ta środki na transformację, ale to jest możliwe. Mamy wysokie koszty, jeżeli popatrzycie Państwo na to zestawienie po prawej, nasz węgiel jest znacznie droższy niż węgiel importowany, czy to z Rosji, z Kolumbii, czy z RPA. Opłaca się z Kazachstanu wozić węgiel na Górny Śląsk i tam go wykorzystywać, a nie korzystywać z lokalnego. Cała filozofia związana z Zielonym Ładem, z zielonymi inwestycjami, cała filozofia związana z neutralnością klimatyczną, to jest budowa innowacyjnych gospodarek. To nie jest tylko sprawa środowiskowa, to nie jest tylko sprawa klimatyczna. To jest sprawa poszukiwania przewag konkurencyjnych. I jeżeli my to zlekceważymy, to my z tego wypadniemy i będziemy tylko kupować to, co inni będą wprowadzać na światowy rynek. No i oczywiście dzisiaj Polska jest rozpoznawana jako mamut węglowy, w związku z tym uznawana jesteśmy za kraj nieodpowiedzialny w sensie globalnym. Nadal u nas dominuje model scentralizowany i państwo chce iść w tym kierunku, rządy chcą iść w tym kierunku, to znaczy chcą utrzymać monopol. Monopol, gdyż główne cztery korporacje energetyczne w Polsce to są kontrolowane przez państwo. To nie jest szansa na model energetyki rozproszonej. To nie jest szansa na to, że zamykając stare elektrownie, tworzymy nowe rozwiązania, nowy model. Utrzymywanie tej dzisiejszej energetyki w takim wymiarze, jak jest dzisiaj, z małymi poprawkami na przyszłość, to proszę Państwa, będą wyższe ceny energii. Co już było widać na przełomie 2018 i 2019, gdyby nie pandemia koronawirusa, to byśmy mieli ten sam problem teraz, w tym roku 2020, czyli wysokie ceny energii i w związku z tym subsydiowanie tej energii, też w celach politycznych, to jest następny element pułapki. Jeżeli byśmy odeszli od tego wspierania w związku z drastycznymi podwyżkami cen, no to okazałoby się, że nasza gospodarka staje się mniej konkurencyjna i pogłębiamy ubóstwo energetyczne, które jest rzędu kilkunastu procent w naszym kraju. Przyjęty kierunek uniemożliwia włączenie społeczeństwa w rozwiązywanie problemów energetycznych, czyli nie daje nam szansy na budowanie demokracji energetycznej, kiedy każde gospodarstwo
każda gmina, każde przedsiębiorstwo najpierw stara się budować swoje własne bezpieczeństwo energetyczne, jeżeli to mu jest trudne albo niemożliwe, wtedy to przechodzi na pułap wyższy powiatu, czy nawet całego województwa. Czyli to jest pewnego rodzaju podejście, tak jak jest generalnie w Unii, czyli subsydiarności. Co możesz rozwiązać na górze, nie przenoś tego, żeby rozwiązywać. Co możesz rozwiązać na dole, nie przenoś tego, żeby rozwiązać na górze. No i zbliżamy się do trzeciej części. To co z tego wynika? Mamy takie trendy i w klimacie, i w innej energetyce, i w możliwości oszczędzania, i w nowoczesnych technologiach informatycznych. I mamy taką, no co tu mówić, dużo przestarzałą, przepraszam za wyrażenie, trochę zapyziałą energetykę, ale to jest szansa, bo możemy pewne elementy przeskoczyć. W związku z tym, w jakim kierunku powinniśmy pójść? Są różne scenariusze, które są pokazywane. Ja tu wybrałem dla Państwa taki, powiedziałbym, w miarę nie bardzo daleko idący, jak i też nie bardzo bazujący na tym, co jest, chociaż właściwie to są, tu jest kilka scenariuszy przygotowane przez Forum Energii. Jeżeli popatrzymy, mamy tu scenariusz węglowy, który nadal połowa wytwarzanej energii jest z węgla, ale mamy też scenariusz odnawialny, w którym 70-kilka% to jest energetyka odnawialna wspierana przez energetykę gazową. Co jest ciekawe, według autorów tego opracowania, różnice w sensie inwestycyjnym i w sensie operacyjnym nie są duże. Natomiast z punktu widzenia cen energii elektrycznej, no to scenariusz odnawialny jest o kilka euro na megawattogodzinę tańszy niż to jest w scenariuszu węglowym. Inne myślenie prezentuje na pewno wielu Państwa znanych pan profesor Jan Popczyk, który jest takim liderem, takim guru właśnie tej energetyki rozproszonej, który mówi, że jeżeli byśmy odstąpili od tej korporacyjnej, tej wielkiej energetyki, to mamy szansę na uzyskanie w produkcji energii elektrycznej w 2050 roku, że OZE będzie stanowiło 100%. I to ją małe i duże biogazownie, wiatr na lądzie, wiatr na morzu i fotowoltaika. I oczywiście z tym wiążą się określone korzyści, które moim zdaniem, będę o tym jeszcze mówił, przeważają w stosunku do niekorzyści. To, że takie spojrzenie, które prezentuje pan profesor Jan Popczyk, ma swoje uzasadnienie w różnego rodzaju analizach, kilka lat temu Instytut Energetyki Odnawialnej pokazał opracowanie, które jeżeli byśmy poszli w tym kierunku, że w roku 2030 byłoby 3,6 miliona urządzeń właśnie mikroinstalacji, czyli w stosunku do roku 2015 70 razy więcej i dałoby to łączną moc na 40 gigawatów. Chcę powiedzieć, że dzisiaj to jest mniej więcej tyle, ile Polska taką moc ma, bo ma 48, jeżeli dobrze pamiętam. Oczywiście nie możemy porównywać gigawaty węglowe z gigawatami energetyki odnawialnej, bo węglowa znacznie ma więcej czasu pracuje w roku niż energetyka odnawialna, ale to jest te 42 gigawaty, to jest ogromna rzecz. Jeżeli popatrzycie Państwo na dole, to my już dzisiaj w wyniku tego boomu, który się zdarzył w zeszłym roku i także trwa dzisiaj rozwoju fotowoltaiki, no zbliżamy się powoli do 2 gigawatów. To proszę zobaczyć, jaka jeszcze jest możliwa przestrzeń przed nami. Jak piszą koledzy z Instytutu Energii Odnawialnej, to poprawa jakości powietrza, mówię o tych korzyściach, poprawa bezpieczeństwa energetycznego, nie musimy kupować gazu ani węgla z Rosji. To jest sprawa
tworzenia nowych miejsc pracy. Następną rzeczą, którą chcę pokazać, że ta szansa istnieje, to jest, proszę Państwa, znaczący potencjał w efektywności energetycznej. Eksperci z Krajowej Agencji Poszanowania Energii kilka lat temu, ale to nadal taka sytuacja jest, bo mimo że poprawiamy tą efektywność energetyczną, to nowe rozwiązania przychodzą, które stwarzają nowe możliwości dla poprawy tejże efektywności. I tu jest mowa o 35%, czyli w sensie opłacalnym, czyli pieniądze wydane na efektywność energetyczną by nam przyniosły korzyści w postaci obniżonych rachunków i w określonym czasie pozwoliłyby na spłatę tego, co wydaliśmy na tą efektywność energetyczną. Czyli to jest właściwie to, co mówiłem na początku, czyli są te megawaty. Bo tą energię, którą byśmy zaoszczędzili, moglibyśmy wykorzystać do nowej działalności. To jest ta filozofia, która obok tej rozproszonej energetyki, moim zdaniem, powinna stanowić klucz tego, co się powinno dziać w Polsce. Gdzie jest na to szansa? No, proszę Państwa, ogromną szansą jest, co pokazywałem już przy tym, jak mówiłem o smogu i sprawach związanych z przedwczesnymi zgonami, to jest sprawa budynków i budownictwa. Dzisiaj my mamy przestarzałe standardy. Nasz standard związany z nowymi budynkami to jest 70 kWh na metr kwadratowy na rok, a kiedy można już spokojnie budować domy, które są domami energooszczędnymi, 15, a tu mamy normę 70, nie mówiąc już o budynkach zeroenergetycznych. Pokazywanie, że budynki mogą być magazynami energii. To jest sprawa elastycznego użytkowania tej energii. To jest powiązania z mikroinstalacjami, o których mówiłem. To jest także powiązanie z samochodem jako magazynem energii. Czyli w nocy ładujemy, a w dzień wykorzystujemy. To jest sprawa także różnego rodzaju wykorzystania odpadów, zmiany zachowań użytkowników, przeciwdziałania ubóstwu i smogowi. Wiele korzyści daje właśnie takie spojrzenie na budynki i budownictwo, które powinno być pierwszą na samym froncie działań związanych z poprawą efektywności. Ale także mamy sprawy związane z transportem. Czyli nie jest to tylko sprawa, że się przesiądziemy z samochodu osobowego do pociągu. To nie jest tylko sprawa, że będziemy mieli lepsze rozwiązania w sensie silników, ale to jest przede wszystkim sprawa planowania przestrzennego. Jak kształtujemy przestrzeń, gdzie są, jak kształtujemy, gdzie mają być potoki ruchu, gdzie mają być źródła tego ruchu, gdzie ma być docelowo ten ruch, to jest ogromna możliwość, ale niestety ta możliwość poprzez bardzo słabe i chaotyczne planowanie przestrzenne w Polsce nie funkcjonujące. To jest sprawa łańcuchów ekomobilności, czyli wsiadam na rower, jadę na stację podmiejską, wsiadam w pociąg, jadę do centrum, wsiadam w metro, jadę do lokalnego dzielnicowego centrum, tam wsiadam w autobus i mam cały ciąg, który dobrze zaprogramowany daje czasami znacznie większe korzyści niż stanie w korku i dojazdach do pracy czy tym podobnych. To jest to tworzenie miasta przyjaznego, to jest elektromobilność, to jest zachęcenie do współużytkowania samochodu. No i to, co bardzo ważne, to jest transport pozamiejski. Chcę zwrócić uwagę, że istnieje teraz bardzo poważne zagrożenie, zwłaszcza za dużych miast, ale nie tylko, że z powodu koronawirusa ludzie będą mieli znacznie mniejsze zaufanie do transportu publicznego. W związku z tym odbudowywana gospodarka będzie powodować, że ludzie będą więcej korzystać z samochodów indywidualnych, a więc należy się liczyć ze wzrostem emisji.
całe to podejście, o którym staram się Państwu powiedzieć, czyli porównywanie energetyki korporacyjnej, scentralizowanej z rozproszoną, daje bardzo istotne korzyści dla samorządów i indywidualnych gospodarstw. Jeżeli popatrzymy na lewą część tego wykresu, to jeżeli mamy potencjał w jakimś regionie, no powiedzmy kilka gmin, powiat, no to tego potencjału wykorzystujemy w bardzo małym stopniu, w związku z tym mało pieniędzy krąży lokalnie, a ponieważ głównie paliwa i energię dostarczane są z zewnątrz przez te wielkie korporacje energetyczne, no to oczywiście musimy za nie zapłacić my lokalnie i to odpływa, nie napędza lokalnej gospodarki. Natomiast jeżeli byśmy zmienili filozofię, poszli właśnie w kierunku energetyki rozproszonej, energetyki obywatelskiej, mając potencjał OZE, wykorzystujemy go i wewnątrz następuje samowystarczalność albo blisko samowystarczalność do zaspokajania potrzeb energetycznych. W związku z tym te pieniądze krążą lokalnie. To ma lokalny fryzjer, to ma lokalny sklepikarz, to mają różnego rodzaju fitness kluby i tak dalej, czyli tworzą te miejsca i ta lokalność staje się znacznie bardziej bogata w sensie gospodarczym, a tylko ewentualnie pewne rezerwy i uzupełnienia mamy z zewnątrz i wtedy znacznie mniej pieniędzy nam odpływa i budujemy lokalne bezpieczeństwo energetyczne. Uważam, proszę Państwa, że trzeba zmienić koncepcję bezpieczeństwa energetycznego. Ono nie może być jednolite jakby jako takie centralne. Ono musi się składać z setek tysięcy lokalnych bezpieczeństw, które razem budują nam wspólne bezpieczeństwo dla naszego kraju. Czyli sumując, co to oznacza ta transformacja dla Polski? Przede wszystkim zmiana modelu rynku. Odejście od dużych korporacji na rzecz obywatelskiej energetyki rozproszonej. Lokalne bilansowanie, lokalne bezpieczeństwo, lokalne sieci. Ale najpierw trzeba nie tylko myśleć o efektywności energetycznej jako części sektora energetycznego. Nie. To trzeba myśleć jako strategia gospodarcza. Jakby duża część gospodarki powinna być nastawiona, aby w budynkach, w budownictwie, w przemyśle, w transporcie, w rolnictwie ta efektywność zaistniała. W znacznie głębszym stopniu zaistniała. Następną rzeczą to jest odejście od węgla. Powinniśmy sobie powiedzieć, w tym i w tym roku odchodzimy od węgla, w związku z tym budujemy takie rozwiązanie. Taką schematycznie pokazane jest na tym rysunku na dole między różnica między scentralizowaną a rozproszoną, gdzie mamy różne lokalne źródła wytwarzania, lokalnie korzystamy z tej energii, mamy lokalne centra zarządzania i to jest ta przyszłość energetyki. Co dalej? No to jest wycofywanie się z paliw kopalnych. Bardzo ważną rzeczą jest, że to co dziś robimy, żeby nam nie blokowało rozwiązań przyszłości. Jeżeli dziś wybudujemy elektrownię Ostrołęka na węglu, zapomnij, na paliwach gazowych, to oznacza, że ona będzie funkcjonować do lat 60. Czyli to, co mówimy o odejściu od emisji, o neutralności, to stanie nam zablokowane. Czyli bardzo ważną jest rzeczą, żeby nie blokować rozwiązań przyszłych dzisiejszymi nieodpowiedzialnymi decyzjami. Możemy uzyskać znaczący udział OZE już w najbliższej przyszłości, w ciągu 10 lat, i dążyć do setki. Poparcie społeczne jest bardzo duże i za chwilę pokażę. To jest rozwój magazynowania. Czy to także w postaci wodoru, czyli w trakcie, kiedy mamy nadmiar energii z energetyki odnawialnej, albo świeci, albo mocno wieje, to możemy z wody wytwarzać wodór i magazynować go w sieci gazowniczej. Szacunki są, że od 3 do 4 miliardów można i taką mieszankę gazu ziemnego i wodoru, to już była w Polsce jako gaz koksowniczy,
potem wykorzystywać do produkcji energii w sytuacji, kiedy mało wieje albo mało świeci. Transport elektryczny, niezmodernizowany, publiczny, to jest rynek innowacji, lokalne miejsca pracy, są nowe modele biznesowe. I posłużę tu się przykładem takiego nowego modelu. To jest relacja między lotniskiem Schiphol a Philipsem. Philips nie sprzedaje lotnisku żarówek, nie sprzedaje lotnisku systemów zarządzania energią, ale sprzedaje oświetlenie. Polegające na tym, że w określonym miejscu, w określonym czasie musi być określone natężenie światła na lotnisku. A za to, jak to jest zrobione, odpowiada Philips, nie lotnisko. W związku z tym Philips stara się tak to zrobić, żeby jak najmniej energii zużyć, bo on za nią płaci. A w poprzednim rozwiązaniu to płaciło lotnisko. I okazało się, że 50% mniej się zużywa energii. No i budowa świadomości ekologicznej, co jest bardzo ważne. Jak to powinno czasowo wyglądać? Powinniśmy otworzyć się na energetykę obywatelską, przygotować powszechny program efektywności energetycznej, system finansowania transformacji, to jest w ciągu najbliższych 2-3 lat. Odejście od węgla rok 2035, najpóźniej, a lepiej wcześniej, jak i odejście od paliw kopalnych pozostałych w perspektywie połowy tego wieku. Czy jest poparcie? Proszę Państwa, jest bardzo duże poparcie. Jeżeli popatrzycie Państwo na te wykresy, to jest porównanie rok 16-18. Dla energetyki odnawialnej poparcie, czyli jestem zdecydowanie tak lub raczej tak, to jest 95. To samo wychodzi dla poprawy efektywności energetycznej, też 90-95. To są motory napędowe, które powinny dominować w naszej polityce. Znacznie mniejsze poparcie jest dla węgla czy dla gazu, także dla energetyki jądrowej rzędu 27-30%, a zdecydowanie przeciwny, czyli jestem na nie albo raczej na nie, to jest energetyka jądrowa, to 65%, to jest energetyka oparta na węglu 60%, czy znacznie mniej, ale też około ponad 30% ludzi nie chciałoby energetyki gazowej czy na ropie naftowej. Ostatnie badania, dosłownie sprzed 2 miesięcy, pokazuje, że jeżeli by połączyć to wszystko razem, to blisko 60% ludzi uważa, że powinna być energetyka odnawialna, 17% jądrowa, po 8% węglowa i gazowa, a 10% ludzi mówi miks, że powinien być. I kończąc, proszę Państwa, już to dzisiejsze moje wystąpienie, chcę pokazać ciekawą pracę, która dosłownie kilka dni temu pokazała się na, w cudzysłowie, rynku. Forum Energii i Lewiatan, to jest organizacja, to jest Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, pokazała, co robić w sytuacji pandemii, że mamy 6 pilnych działań już i 6 działań długofalowych. Te pilne działania to jest termomodernizacja budynków, czysto i niskoemisyjne ciepło, energetyka rozproszona, inteligentne sieci dystrybucyjne, niskoemisyjny transport i modernizacja, w ogóle sieci. I to byłoby kosztowało 580 miliardów i dałoby 240 tysięcy miejsc pracy. Jeżeli popatrzymy, że te przez te 10 lat byśmy mogli te pieniądze użytkować, a inwestycje w Polsce w 2019 roku były 420 miliardów. Otrzymaliśmy z Funduszu Spójności przez 6 lat 270 miliardów, czyli ta suma 58 miliardów wcale nie jest taka duża. Wręcz przeciwnie, jeżeli byśmy się tego wyobrazili, że do tej energetyki rozproszonej, demokratycznej, mikroinstalacji, w dużej części zaangażowaliby się ludzie i firmy, a dzisiaj w bankach Polacy mają zgromadzone około 2 bilionów złotych, to nie wszystko trzeba byłoby wydawać z budżetu. Natomiast to, co jest na przyszłość, to jest morska energetyka wiatrowa, to jest rozwój dalej energetyki odnawialnej, w sensie instalacji, urządzeń, niskie emisje, technologie przyszłości, efektywność energetyczna w przemyśle, usługach, wsparcie dla OZE, budowa nowych kompetencji pracowników. Proszę zobaczyć, to forum
energii, co prezentowało, jak i to, co ja prezentowałem jako wspólne wypracowane, także uczestniczyłem przez WWF. Jest bardzo zbieżne, czyli jest zbieżne myślenie wielu środowisk. Kończąc, zamiast budować nowe moce węglowe, jądrowe, trzeba postawić na szeroką poprawę efektywności energetycznej, oszczędzania energii, rozwój OZE, rozproszone z magazynami, ewentualnie z energetyką wodorową. Poziom, powinniśmy dążyć do poziomu konsumpcji w miarę stałego, a nowe zapotrzebowanie rekompensować poprawą efektywności energetycznej. I pamiętajmy, proszę Państwa, nie ma w przyrodzie coś takiego jak obiad za darmo. Jak nie zajmiemy się sprawami zmiany klimatu, to wcześniej czy później bardzo silnie nas to uderzy. Oraz to, że po nas, co pokazane było na tym strajku klimatycznym, przyjdą młodzi ludzie, którzy będą chcieli rządzić, ale jak mogą rządzić tym, co im zostawimy? Czyli zostawimy im bałagan i chaos, czyli innymi słowy, jak pożyczyliśmy ziemię od naszych wnuków, jak coś pożyczamy, powinniśmy oddać dobrym na nim. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Oczekuję na pytania, jak i komentarze. To tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panie Doktorze. Tak, są tu już pytania. Ja przejdę do tego trybu pytań, tak żeby wyświetlać wszystkie kwestie, które się pojawiły, a trochę się ich pojawiło. I zaraz będę starał się je wyłowić na nowo. Tu pierwsze pytanie, za chwilkę będę kolejne wstawiał. Agata pyta, czy jest w ogóle możliwa nieinwazyjna dla środowiska naturalnego utylizacja odpadów z elektrowni jądrowych? Chcę powiedzieć tak. Oczywiście zakłada to, że takie będą w Polsce, bo oczywiście na świecie są. Problem jest bardzo poważny z odpadami o wysokim stopniu radioaktywności, gdyż to jest na tysiące lat. Czyli innymi słowy, nawet to budowane składowisko pilotażowe w Finlandii wcale nie jest wolne od ryzyka, że za ileś tam lat nastąpią różnego rodzaju ruchy górotwórcze czy podnoble zdarzenia i to, co wydaje się nam bezpieczne, może okazać się, że nie jest bezpieczne. Czyli innymi słowy, moim zdaniem nie ma nieinwazyjnego sposobu składowania odpadów radioaktywnych. W związku z tym powinniśmy zrezygnować z energetyki jądrowej, tak jak i z energetyki węglowej. Dziękuję bardzo. Tym razem pytanie od profesora Piotra Skubały. Gratuluję wykładu, popieram w pełni pana tezy, czy kryzys klimatyczny, w tym konieczność przejścia na OZE, to pana zdaniem kwestia gospodarcza czy moralna? Czy uda nam się wyzwolić z marazmu? Czy jest pan pełen wiary, czy uda nam się zażegnać kryzys planetarny? No, pan profesor jak zwykle postawił takie pytania, które no trzeba byłoby dobre studia zrobić, żeby na wszystko odpowiedzieć. No ale spróbujmy. Ja uważam, że nie ma sytuacji albo kwestia gospodarcza, czy albo kwestia moralna. Moim zdaniem to jest jedno i drugie. Moralna wynika to zarówno z tego, że ta nasza emisja, którą powodujemy, ale to nie jest tylko emisja tegoroczna, czy 10 lat, czy 20 lat, to jest emisja historyczna. Polska dzisiaj mniej więcej emituje 1% CO2 na świecie, ale historycznie odpowiada za 2%. Czyli to, że Wyspy Malediwy zalewa i rząd organizuje w skafandrach posiedzenie pod wodą, pokazując światu, że to ich czeka, to jest kwestia moralna, jak i dzisiaj, jak i kwestia moralna w przyszłości, o czym mówią młodzieżowe strajki klimatyczne. Ale ja uważam, że to też jest kwestia gospodarcza, że rynek na to, ażeby rozwiązywać te problemy, jest ogromny, że jeżeli uwzględnimy koszty zewnętrzne, jeżeli posłużymy się takim czymś jak ekologiczna reforma podatkowa, to znaczy, że rzeczywiście
produkty, które wytwarzamy, ich cena będzie adekwatna do tego, jakie koszty są społeczne wytworzenia tego produktu czy usługi. I to będzie zawarte właśnie poprzez tą ekologiczną reformę podatkową, to jest to kwestia gospodarcza. Czy uda nam się wyzwolić z marazmu, czy jestem pełen wiary? Powiem tak, dużej wiary nie mam w to, że się uda nam wyzwolić, ale mam wiarę w to, że młodzi ludzie, którzy dzisiaj demonstrują i którzy, tak jak taki plakat był w Anglii, który mówił o nas, ludziach starszych, czyli pan profesor, ja jesteśmy w podobnym wieku, że wy umrzecie w spokoju, a mam przyjdzie żyć w bardzo trudnych czasach. To oni mogą być tą siłą, która powie stop. Ale bez pewnych kosztów, bez pewnych załamań, katastrof możemy się nie obudzić. Pytanie jest teraz, czy się obudzimy na czas i zbudujemy pewną stabilność, pewne zrównoważenie, ale w takim moim rozumieniu, nie tym, że są trzy filary i wszystkie mają równoprawne, nie. Filar przyrodniczy, podstawowych systemów podtrzymujących życie na kuli ziemskiej jest podstawą, bo jeżeli go nie zachowamy, to i życia na kuli ziemskiej w takiej formule, jak jest dzisiaj, nie zachowamy. Dziękuję bardzo. Tutaj jest pan Mateusz Brandt zgłasza pewną wątpliwość na samym początku, jeżeli chodzi o początkową część pana wykładu i jakby tutaj zwraca taką uwagę, jak można porównywać subsydiowane OZE do węgla, który ma opłatę za CO2. Proszę zdjąć koszty emisji CO2 i odjąć subsydiowane OZE i wtedy wyjdzie, co jest tańsze. Inaczej jest to manipulacja. Tutaj ten komentarz. Chyba nastąpiło pewne nieporozumienie, bo te koszty subsydia są związane z tym, że my dopłacamy do działalności górniczej, do działalności energetycznej. Dopłacamy. Natomiast jeżeli mówimy o tym, co jest związane z emisją CO2, to ona dotyczy tego, że wychodzi poza ten obiekt i degraduje system globalny, dlatego trzeba to rekompensować. Oczywiście rekompensowane jest to w bardzo małym stopniu. Jeżeli byśmy porównali to, co pan mówi, pan tu zapytał, to okazuje się, że te koszty zewnętrzne, żeby dzisiaj czytałem, żeby zrekompensować w miarę w całości te sprawy emisji globalnych, to ta uprawnienie nie powinno kosztować jak dzisiaj 20 euro, tylko 200. Czyli innymi słowy, z jednej strony można powiedzieć, że tu ja manipuluję, ale z drugiej strony można powiedzieć, że pan manipuluje, bo nie mówi pan o pełnych kosztach zewnętrznych, jakie są. Bo to jest tylko namiastka to, co my wprowadzamy poprzez uprawnienia. Dzisiaj OZE już się samo trzyma i wcale nie potrzebuje żadnych subsydiów. Dziękuję bardzo. Tu jest pytanie właśnie trochę nawiązujące do tego, jakie są perspektywy magazynowania energii OZE? Znaczy, ja nie powiem w szczegółach, jakie są, bo nie jestem specjalistą od magazynowania energii, ale jeżeli państwo pamiętacie slajd, na którym pokazywałem, że cena tego będzie bardzo spadać, że będzie to coraz bardziej możliwe. W Nowym Jorku zastąpiono elektrownię gazową i buduje się teraz magazyn, który ma mieć zdolność 300 MW. Takich magazynów jest coraz więcej. Im więcej im będzie, tym szybciej ich cena będzie coraz niższa. Czyli w tych perspektywie 15-20 lat to się okaże, że układ energetyka wiatrowa, energetyka słoneczna, pompa ciepła,
samochód jako magazyn, no, stanie się czymś bardzo powszechnym. Już dzisiaj są gospodarstwa, nawet w Polsce są gospodarstwa domowe, które w ten sposób korzystają. Czyli uważam, że perspektywa jest tak jak kiedyś, te 10-15 lat temu mówiono, że energetyka odnawialna to kilka procent. Dzisiaj proszę, mamy po dni w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii, że to jest chyba w Niemczech nawet 100% energii elektrycznej była w Wielkiej Brytanii. To już cały miesiąc było bardzo znaczący udział, chyba 80% z energetyki odnawialnej, czyli to jest znacząca szansa. Ale powiem uczciwie, to nie jest tak jak, że energetyka wiatrowa, słoneczna i magazynowanie nie tworzą problemów środowiskowych. Tworzą, bo coś trzeba robić z odpadami, zwłaszcza z tych baterii, które magazynują. Tam mogą być też poważne problemy. Dlatego dla mnie pierwsze jest efektywność energetyczna, bo ona nie wymaga od nas tworzenia nowych mocy. Dziękuję bardzo. Tym razem Piotr Trzaskowski pyta, czy pan doktor wierzy w to, że da się ochronić klimat i bioróżnorodność przy kontynuowaniu wzrostu gospodarczego w Polsce i na świecie? Powiem tak. Tu już wychodzimy poza energetykę. Idziemy bardziej w filozofię rozwoju. Jeżeli będziemy kontynuować wzrost gospodarczy w oparciu o linearne rozwiązania, nie ma szans. Nie ochronimy klimatu i nie ochronimy bioróżnorodności, a w związku z tym podetniemy sobie gałąź, na której siedzimy. Natomiast jeżeli zmienimy filozofię wzrostu na filozofię rozwoju i zaczniemy realizować to, co mnie najbardziej się podoba, to jest gospodarka umiaru, gdzie umiar jest określany przez dostępne zasoby i to zasoby dostępne odnawialne, bo zasoby odnawialne też mają swoją granicę odnawialności. Jeżeli wytniemy las, to musimy czekać te 60-80 lat na to, żeby się odtworzył. Czyli umiejętnie skonstruujemy ten rozwój, odejdziemy od tego, że konsumpcja napędza wzrost gospodarczy, to jest na to szansa. Ale jeżeli utrzymamy to, co niektórzy dziś mówią, powróćmy do normalności, to uważam, że będzie bardzo trudno ochronić klimat i bioróżnorodność. Dziękuję. Tym razem pani Daria. Jak możemy wpływać na władzę, aby Polska zaczęła skłaniać się bardziej do OZE? Jak działać lokalnie, zmieniać podejście ludzi i ich uświadamiać? Wydaje mi się, że to, co pani tu prezentuje, czyli to lokalne podejście jest najważniejsze. Czyli budować lokalnych liderów zmiany. Bo tylko lokalni liderzy zmiany, poprzez to, że działają lokalnie, mogą wcisnąć się w szczeliny tego systemu, który funkcjonuje od kilkudziesięciu lat w Polsce i blokuje tą transformację i zmianę. Te szczeliny zbudowane, jak na przykład ta 1,8 gigawata w energetyce słonecznej, jeżeli to się uruchomi i ruszy, jeżeli uruchomią się na przykład rozwiązania typu takiego, że firmy będą podpisywały umowy na kilkanaście lat z dostawcą zielonej energii bezpośrednie, to wtedy nastąpi zmiana. Czyli jeszcze raz, lokalni liderzy dokonywać zmiany w pewnym momencie, ci, którzy decydują na poziomie władzy ogólnokrajowej, spostrzegą się, i mam nadzieję, że za późno już będzie, żeby coś zmienić, że muszą się w to wpisać i żeby mieć jak gdyby poparcie polityczne. Tak to widzę. Dziękuję. Mamy też pytanie o elektrownie wodne. Jakie jest ich miejsce w strategii przejścia na OZE? Czy bilans ich wpływu na środowisko jest pozytywny, biorąc pod uwagę nie tylko energetykę, ale też problem z zasobami wodnymi, fauną wodną,
zagrożeniem przeciwpowodziowym i tym podobnym? Pyta pani Agnieszka. Ja wyraźnie rozróżniam dużą hydroenergetykę, czyli duże elektrownie wodne, od małych rozwiązań, małych elektrowni wodnych, gdyż te duże elektrownie wodne niestety w bardzo istotny sposób ingerują w środowisko. I jestem zwolennikiem i sądzę, że sporo osób, które mówi o tym, że żeby tą, jak wydaje się, podstawową funkcją ich, czyli zagrożeniem, czyli przeciwdziałać powodziom, należy rozwiązywać już w górach, lokalnie, spowalniając spływ wody poprzez odpowiednie zagospodarowanie przestrzenne, poprzez lokalne rozwiązania wodne, wykorzystujące naturalne materiały, a nie betonowane zapory małe i blokujące. I w tym kierunku bym szedł. Natomiast małą energetykę wodną też trzeba mieć bardzo na uwadze, ostrożnie, bo jeżeli na jednej rzece wybudujemy kilka idących po sobie małych elektrowni wodnych, to my zmienimy reżim tej rzeki, zmienimy ekosystem tej rzeki i może to mieć istotne zagrożenie. Dlatego bardziej bym się skłaniał, chociaż tu trzeba by bardziej specjalistów zapytać, ale na ile moja wiedza jest, to zamiast tworzyć rozwiązania typu przegroda i wykorzystywanie energii wodnej w ten sposób, raczej wykorzystywać to w postaci rozwiązań, które są wpuszczane w nurt i te wiatraczki, mówiąc bardzo tak uproszczenie, te turbinki, które są wpuszczane w nurt, w ten sposób wykorzystywać, oczywiście zabezpieczając faunę wodną przed tym, ażeby nie była uszkodzona przez te turbinki. Dziękuję bardzo. Jest jeszcze pytanie, bo wcześniej ktoś zadawał pytanie na temat składowania odpadów z elektrowni jądrowych. Tu jest pytanie o odnawialne źródła energii i w kontekście składowanych odpadów. Czy jest możliwe pozbywanie się ich? Podobno jest wielki problem ze składowaniem i utylizacją śmigieł do zużytych turbin wiatrowych. O recyklingu nie ma mowy, gdyż są one zbudowane z bardzo twardych włókien szklanych, które można rozdrobnić diamentowymi tarczami. Podobno problem jest ze zużytymi ogniwami fotowoltaicznymi. Gdy się o tym czyta, wydaje się, że odpadów człowiek nie pozbędzie się nigdy. Dziękuję bardzo za ciekawy wykład. Taki komentarz i pytanie napisała pani Patrycja. Dziękuję bardzo za miłe słowo. No, czasem powiedzieć, że tak jest. No, to, co my robimy, pobieramy zasoby w jednym miejscu, przetwarzając część, wyrzucamy, potem produkujemy coś, też wtedy mamy odpady, potem użytkujemy i wyrzucamy, czyli odpady nam towarzyszą wszędzie. Pytanie jest teraz, jak do tego się przygotować, żeby po pierwsze tych odpadów było jak najmniej, po drugie, żeby wprowadzić rozwiązania z gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli utrzymywać wartość tego, co pobraliśmy ze środowiska, jak najdłużej w gospodarce, łącznie z tym, żeby nadawać rzeczom nowe funkcje. I cały dowcip polega na tym, ażeby na etapie projektowania rozwiązań wprowadzić takie myślenie. Ja nie potrafię powiedzieć, czy na etapie konstruowania turbin wiatrowych było to robione, nie było, czy jest to możliwe. Natomiast o takiej filozofii myślę, czyli nie unikniemy tych odpadów, ale możemy je wpląść właśnie w tą gospodarkę o obiegu zamkniętym i wykorzystywać, tak jak czytałem, że Toyota próbuje wykorzystywać baterie samochodowe do tego, ażeby tworzyć je, regenerować i tworzyć małe elektrowienki, właściwie małe magazyny, które małe miejscowości pozwalają, aby zaspokajać potrzeby energetyczne w oparciu o energetykę odnawialną. Czyli
takie myślenie nam powinno być u zarania w ogóle nowych projektów. Ja przyznam się szczerze, że na razie nie widzę takiego myślenia o energetyce odnawialnej, żeby myśleć także, co potem. I to jak gdyby ten sposób myślenia no jest identyczny jak przy innych rozwiązaniach, chociaż szkody, które powodowane są przez inne rozwiązania, wydają się, że są znacznie większe, ale to wcale nie usprawiedliwia tego, żeśmy powinni o tym nie pamiętać, że te rozwiązania, które dzisiaj promujemy, też tworzą nam problemy środowiskowe. Dziękuję. Pan Bartłomiej pyta, co pan sądzi o klastrach energii i spółdzielniach energetycznych? Jak wspierać takie przedsięwzięcia? Jeżeli mówimy o rzeczywistych klastrach, jeżeli mówimy o rzeczywistych spółdzielniach, a nie fasadowych, a niestety mam wrażenie, że te 300 klastrów, którymi się rząd chwali, to one są bardziej fasadowe niż rzeczywiste. Chociaż są grupy ludzi, którzy starają się to robić. Natomiast jeżeli popatrzymy to, co się dzieje w Niemczech, gdzie mamy około 1000 spółdzielni, to jest to, co pokazywałem na tym schemacie, gdzie mieliśmy zarówno energię, którą importowało się do pewnego małego obszaru, jak i to, że energię wytwarzało się na małym obszarze i konsumowało się na małym obszarze. Uważam, że to jest przyszłość. Uważam, że demokracja energetyczna jest przyszłością. Sami zadbajmy o nasze bezpieczeństwo energetyczne. Co więcej, możemy do tego wykorzystać nasze własne oszczędności pod warunkiem, że państwo stworzy nam korzystne warunki w sensie prawno-formalnym, być może częściowo wsparcia finansowego i mamy znaczącą część potrzeb energetycznych zaspokojony w całkiem inny sposób. W sposób nowoczesny, rozproszony, który moim zdaniem ma jeszcze jeden dodatkowy element. Jeżeli sami wytwarzamy energię na własne potrzeby, to ją bardziej szanujemy niż tą, którą pobieramy z sieci, czy energii elektrycznej, czy z sieci ciepłowniczej. Dziękuję bardzo. Tu jeszcze pytanie, jeszcze mamy kilka minut, więc pozwolę zadać sobie jeszcze dwa, trzy pytania. Pan Dominik pyta, pełna zgoda co do tego, że najważniejsza jest efektywność energetyczna. Czy nie uważa pan, że to ona powinna być promowana na pierwszym miejscu jeszcze bardziej niż OZE? Tylko nietechniczna poprawa efektywności energetycznej nie będzie tworzyć dodatkowych ingerencji w środowisku. W pełni się zgadzam. Każdą politykę, moim zdaniem, powinno się zacząć od tego, ile możemy zaoszczędzić energii. Wiele rozwiązań ma charakter organizacyjny. Wiele rozwiązań ma charakter kulturowy, który można byłoby zmienić nietechnicznie. Oczywiście zgadzam się z tym, że rozwiązania techniczne mogą przyczyniać się do dodatkowej ingerencji w środowisko, ale jeżeli popatrzymy, że zmniejszamy zużycie energii i to, co zmniejszymy, możemy wykorzystać dla innej działalności, to według mnie w większości wypadków będzie to bilans pozytywny. Ale pełna zgoda, jak patrzę, że w dokumencie polityki energetycznej Polski, tym projekcie na 2040 i w Krajowym Planie Energii i Klimatu. Efektywność jest na szarym końcu. Kiedyś mówiłem, że OZE i efektywność to są sieroty, które nie mają ani ojca, ani matki. Dzisiaj już bardziej widzę, że OZE ma takich, którzy za nią promują, ale nadal efektywność jest sierotą. Dziękuję. Tu pytanie o argumenty. Panie doktorze, polityka klimatyczna i energetyczna prowadzona jest na skalę globalną i instytucjonalną. A ja chciałbym zadać takie pytanie. Jakich argumentów użyłby pan w bezpośredniej rozmowie z górnikiem, chcąc go przekonać do przekwalifikowania zawodowego? Moje uzasadnienia zawsze napotykają na gruby mur nie do przebicia oraz słowa
Mój dziad był górnikiem, ojciec był górnikiem i ja nim będę. My budowaliśmy gospodarczo Polskę i Warszawę. Własne zdrowie, szkodliwy wpływ na środowisko, przemysłu górniczego i fakt, że politycy wykorzystują górników w przetargach politycznych nic nie znaczy. Znaczy ja też miałem kontakty z górnikami, może nieduże. Nie jestem rodzinnie związany, ale mam wrażenie, czytając, rozmawiając, że jeżeli by uczciwie postawić sprawę, a była taka dyskusja, kiedyś był taki zwany zielono-czarny stolik, gdzie usiedli przedstawiciele górników i przedstawiciele organizacji ekologicznych i partii zielonych, gdzie doszli do jednej rzeczy, że jeżeli mamy mówić o czymś za 10-15 lat, to całkowicie to inaczej wygląda, niż mamy sytuację dzisiaj, że trzeba 4 kopalnie zamknąć z powodu koronawirusa. Czyli uczciwe rozmawianie, uczciwe pokazanie. Były badania robione na Śląsku, co by skłoniło górników, ja mówię o górnikach dołowych, nie mówię o pracujących na powierzchni i nie mówię o liderach związków zawodowych. To było tam wyraźnie pokazane, jakimi elementami górnicy mogliby być zainteresowani. Nie zawsze to były podobne te same zarobki. Bezpieczeństwo pracy było ważne. Bliskość miejsca pracy była ważna. To wydaje mi się, można byłoby tą drogą próbować i rozmawiać i dochodzić. Problem jest poza oczywiście tym trudnymi rozmowami, na pewno trudnymi, że moje doświadczenie rozmowy z czołowym przedstawicielem związków zawodowych, bardzo wysoko postawione, na pytanie, no jak on sobie wyobraża, ile by musiał zarabiać górnik dołowy w roku 2030, żeby to było opłacalne i żeby to było akceptowalne przez tego właśnie lidera związków. To powiedział 2 razy tyle, ile dzisiaj, ale nie w złotówkach, tylko w euro. Pytanie, ile by wtedy węgiel kosztował. I wydaje się, że ta rozmowa pokazała mi, że rozmowa ze zwykłymi górnikami. Ja rozmawiałem na przykład z górnikiem z Bełchatowa, rozmawiałem z górnikiem z Górnego Śląska. Jest inna rozmowa, jeżeli uczciwie się powie co i jak. Ja uważam, że taki powinien być kierunek. To nie jest łatwe. To, co się dziś dzieje, powoduje, że oni są oszukiwani, że będzie dobrze, że się jakoś to uda, że znowu skapnie trochę pieniędzy. A jak nie skapnie, no to będziemy mieć górników w Warszawie. Pewnie i słusznie. Bo jak ktoś jest oszukiwany, to potem gwałtownie reaguje. Proszę zobaczyć różnicę, jaka jest między tym, co dzisiaj się dzieje w rejonie Konina, gdzie przygotowuje się do transformacji, gdzie rozmawia się na ten temat, a jaka jest w Bełchatowie, gdzie byłem na rozmowie, gdzie no, tam to po prostu prawie na noże była rozmowa, że nie chcemy złoczewa. Więc jeszcze raz, uczciwa rozmowa, wspólne wypracowanie i ja uważam, że w ciągu 10-15 lat jest szansa odejścia, zwłaszcza, że przychodzą ludzie młodzi, którzy wcale nie chcą pracować w takich warunkach. Anegdota do tego, jeżeli mogę, bo żeby troszkę rozładować atmosferę. Dlaczego młodzi ludzie nie chcą pracować w kopalniach na dole, na poziomie kilometra, gdzie temperatura jest bardzo wysoka? No bo jak to wytrzymać 8 godzin bez komórki i dostępu do internetu? To jest trudne. To jeszcze jest pytanie od pani Ani. Czy są prowadzone rozmowy z rządem przez Instytut na Rzecz Ekorozwoju w sprawie przyszłości energetycznej Polski? Proszę pani, no my jesteśmy za malutcy, żeby prowadzić rozmowy z rządem. My przygotowujemy różne materiały i opracowania. Tworzymy koalicję, jest koalicja klimatyczna, która ma 25
5 czy 6 organizacji. To, co przygotowujemy wspólnie z WWF-em, czyli taką szeroką strategię na rok 2050, nie tylko w energetyce, ale w rolnictwie, w budownictwie i w budynkach, w transporcie. Tu pewne rozmowy są prowadzone. Są to trudne rozmowy z dwóch powodów. Jednego, który w poszczególnych rządach było, no tej pułapki politycznej, o której mówiłem. A drugie, no to w dzisiejszym czasie, w dzisiejszym rządzie nie ma miejsca na społeczeństwo obywatelskie. To, co ostatnio powiedział pan minister Jan Krzysztof Ardanowski, że obrońcy zwierząt używają takiego samego języka hitlerowcy w stosunku do Żydów, pokazuje nam, jaki jest stosunek do społeczeństwa obywatelskiego, pomijając, czy obrońcy zwierząt mają rację, czy nie mają racji. Tu jest ta poważna trudność. Ale powolutku, powolutku, to wydaje mi się, że rząd będzie się musiał zmienić. Ten czy tamten, nie mówię o rządzie w sensie politycznym, tylko zmiany swojej polityki. Im wcześniej, tym mniej zapłacimy my jako społeczeństwo zdrowiem, pieniędzmi, które wydajemy na podtrzymywanie upadającą sektor gospodarki. Więc trzeba próbować rozmawiać, nawet jeżeli ktoś nas wyrzuci drzwiami, to trzeba wchodzić oknem. Tak jest. I ostatnie pytanie pozwolę sobie zadać. Pani Daria pyta, czy Polska jest w stanie zaspokoić swoje potrzeby energetyczne przy samym OZE? Mam na myśli chociażby ukształtowanie powierzchni, brak rzek z dużym spadkiem oraz położenie Polski czy małe nasłonecznienie. Chcę powiedzieć tak. Pokazywałem studia, pokazywałem analizy. To, co mówi profesor Popczyk w zakresie energii elektrycznej, tak. W zakresie ciepła też. W zakresie wykorzystania elektryczności do transportu też. Pytanie jest kiedy i jak to zrobić, a nie czy to można, czy nie można. Mamy wystarczający potencjał do tego, żeby to uzyskać, ale jeszcze raz zwracam uwagę. Jeżeli w całej Unii Europejskiej można zaoszczędzić 67% energii, to my w Polsce, nie tylko te 35, co mówiłem, a sądzę, że co nie połowę moglibyśmy. Tak więc uzyskanie 100% OZE jest dla mnie rzeczą realną, choć niełatwą, ale możliwą. Jest już kilkadziesiąt krajów na świecie, które postawiły na to, że 100% OZE będą wytwarzać. I na tym się opierać. Jeżeli do tego jeszcze dojdziemy na rozproszoną energetykę, czyli na lokalne bilansowanie, to całkowicie to inaczej wygląda niż na bilansowanie tylko w skali kraju. Więc wiele różnych rozwiązań mogłoby to temu pomóc i przyspieszyć. I uważam, że tak się może stać, ale to mamy szansę. Pytanie tylko jest, kiedy? Ja uważam, że się stanie. Nie wiem, czy za mojego życia, wątpię, ale wierzę, że tak się stanie. Im szybciej, tym korzystniej dla przyrody, społeczeństwa i gospodarki. Dziękuję bardzo za wykład, za to, że zgodził pan się wystąpić na naszym webinarze. Tu wiele głosów też pojawia się z podziękowaniami za wykład. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Dziękuję także uczestnikom za obecność i dziękuję za wszystkie pytania. Nie wszystkie niestety zdążyłem zadać i tak już trochę przekroczyliśmy czas. Wszystkie webinary, także ten, nagrywamy i one są publikowane systematycznie. Tu na czacie podpiąłem link, który Grzegorz Bożek podał do strony, na której publikujemy wszystkie webinary. Ten również jest nagrywany i będzie dostępny.
No, od poniedziałku na pewno, bo musimy trochę obrobić ten plik jeszcze i go wrzucić. Także zachęcam do oglądania, też dzielenia się. Nie wszyscy mieli okazję zobaczyć. Także bardzo dziękuję jeszcze raz panu doktorowi. Dziękuję wszystkim. Kłaniam się wszystkim. I do zobaczenia za tydzień.